Dla wielu z was Piotr znany był głównie poprzez pryzmat swojej pracy. Pracy, która jednocześnie nadała sens jego życiu. Bycie skarbnikiem miasta traktował jako obowiązek wobec samego siebie, ale również jako powinność wobec innych. Służba, którą pełnił, była dla niego wartością nadrzędną i celem samym w sobie. Obracając się w świecie ogromnych liczb czy znacznych inwestycji, nigdy nie zapominał, po co to wszystko. Tam są ludzie, tak właśnie mawiał. Myślę, że wszyscy tu zgromadzeni kojarzą zwyczaje Piotra w kwestii miejskich uroczystości czy też innych spotkań, kiedy to świętowano zabrzańskie sukcesy. Przychodził ostatni, wychodził pierwszy. Nie oznaczało to wcale, że były mu obojętne te wydarzenia. Sukcesami miasta cieszył się w zaciszu domowego ogródka. Jak się jednak państwo domyślają, nie tylko praca dawała mu satysfakcję. Pomimo tego, iż w swojej karierze zawodowej przygotował niemalże 30 projektów miejskiego budżetu, to jednak najważniejszym dla niego zadaniem pozostał projekt rodzina. Po 30 latach pracy dla Zabrza odchodzi skarbnik miasta. Odchodzi cicho, odchodzi niespodziewanie. Dziś żegnamy przede wszystkim Piotra. Piotra męża, ojca, dziadka, skarbnika, ale żegnamy też kolegę, przyjaciela, żegnamy samorządowca. Wiemy, że Piotr bardzo kochał swoją rodzinę. Był z niej bardzo dumny, a dla swoich wnuczek potrafił nawet rysować na dywanie. Ale z tym samym oddaniem, z tą samą determinacją pracował dla miasta. Tak, Piotr w tym mieście żył, Piotr to miasto kochał, Piotr dla tego miasta potrafił wykrzesać ogrom sił.